Mimo ryzyka wojny atomowej, wszystkie wojska europejskie z amerykańskimi powinny natychmiast zrobić porządek na Ukrainie. Tyle mam do powiedzenia. Mimo tego ryzyka. Bo to jest zabawa. Amerykanie zrobili sobie poligon jak w Wietnamie. Jakby Ukraina padła, to kto wie co za 5 czy 10. Może my już nie dożyjemy, ale nasze dzieci czy wnuki mogłyby dożyć tego, że może iść dalej. Bo było jego zawsze, Rosji marzeniem było mieć całą Europę. Przed Hitlerem jeszcze przecież. Chyba jednak mimo wszystko tej Ukrainie my też jesteśmy uzależnieni od tego, co się tam dzieje. No to wiadomo, każdy Polak chyba tak powie. Raczej nie powie, że to, co Scholz tam chce zrobić, że to jest dobrze. A Scholz wiadomo, jeżeli ktoś ma rozum, czyjś w myśli, to potrafi ocenić. Jak wiele rzeczy ma podwójne dno, jedni cierpią, drudzy korzystają. Tego oficjalnie się nie mówi. Ale takie są realia. Niemcy to nie byli przyjacielami i nie będą. No. Moje takie zdanie jest. Uważa pan, że kanclerz Niemiec powinien się ugiąć w tym momencie? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak, że powinien się ugiąć. Powinien pomagać. Przecież nasi jak mogą, tak pomagają, a oni tak najpierw mówią, że tak, a później się wycofują. Tego nie. Ja to tak mówię, że to oni nie są dobrymi sąsiadami naszymi.